Zwłoki psa pana Dobę znajdowały się w tym samym mieszkaniu co 3-miesięczne niemowlę. Sprawą zainteresowała się fundacja Mondo Cane. Na początku października przedstawiciele fundacji na rzecz ochrony zwierząt Mondo Cane dostali informację, że w budynku przy ulicy Daszyńskiego 21 z lokatorek ma w swoim mieszkaniu psa, który prawdopodobnie jest głodzony. Przedstawiciele fundacji chcieli zabrać zwierzę właścicielce. W mieszkaniu przebywała kobieta z 3-miesięcznym niemowlakiem. W domu panował straszny swąd. Temperatura była bardzo niska, ale no uderzające było zapachy, które no były w tym pomieszczeniu. Więc po zapytaniu kobiety, co się dzieje i gdzie jest ten pies i że nie chcę jej narobić problemów, zależy mi najbardziej na tym, aby zrzekła się prawdy o zwierzęcia, stwierdziła z uśmiechem na ustach, że psa już nie ma, zdechł wczoraj, po czym podniosła ręką szmatę, a pod spodem leżały zwłoki psa, które leżały już ponad dobę w mieszkaniu, gdzie przebywało niemowlę 3-miesięczne. Przedstawicielka fundacji złożyła na policję zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa. Zdaniem Ewy Zglenickiej funkcjonariusze byli dość opieszali. Policjant wstępnie próbował mnie odesłać do straży miejskiej, do straży dla zwierząt, gdzie przecież każdy tu wie, że już od dłuższego czasu nie ma tej organizacji na terenie miasta. No i dopiero pod naciskiem, że jest tam niemowlę i to jest narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, wysłał tam patrol. Czekałam na patrol około 40 minut, przyjechał patrol, dwoje funkcjonariuszy. Przejawiali chęć pomocy, z tym, że nie wiedzieli jak, więc poinstruowałam ich, co mają zrobić, że pies musi być zabezpieczony, dowieziony do najbliższej, tam akurat kliniki na Białym Kamieniu, gdzie będzie przeprowadzona sekcja zwłok. Jak informuje Ewa Zglenicka, zwłoki psa powinny zostać zabezpieczone i zutylizowane. Tak się jednak nie stało. Podczas kontroli dowodu osobistego podejrzanej wyszło na jaw, że ma jakieś tam coś na sumieniu do odsiedzenia, czyli policja ewidentnie skoncentrowała się na zabezpieczeniu dziecka i dowiezieniu go do domu dziecka oraz na zatrzymaniu poszukiwanej. Jak wynika z policyjnych informacji, pies rzeczywiście zdechł, ale odmawiał jedzenia z powodu tęsknoty. Jego właściciel, konkubent lokatorki, od dłuższego czasu nie pojawiał się w domu. Rzeczywiście w mieszkaniu znajduje się pies, który zdechł i rzeczywiście w tym mieszkaniu przebywała kobieta z 3-miesięcznym dzieckiem. Podjęto czynności w celu wyjaśnienia całej sytuacji. Okazało się, że pies prawdopodobnie został zagłodzony, pies nie jadł po prostu. Na okoliczność tego zdarzenia przesłuchano zarówno okolicznych, znaczy może nie mieszkańców, przesłuchano sąsiadów, jak również przeprowadzono rozmowę z opiekunem rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który bywał praktycznie rzecz biorąc codziennie w tym mieszkaniu. Pani oświadczyła, że widziała, że pies ma pełne miski, miał wodę, prawdopodobnie tęsknił za swoim właścicielem, którego wówczas nie było w mieszkaniu i to było prawdopodobną przyczyną tego, że pies po prostu nie jadł. Zdaniem policji sekcja zwłok psa nie była konieczna, gdyż prokuratura rejonowa w Wałbrzych odmówiła wszczęcia śledztwa. Zakopanie psa w odludnym miejscu nie łamie prawa. Sporządzono odpowiednią dokumentację, którą przesłano do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu i prokurator podjął decyzję o niewszczynaniu dochodzenia w tej sprawie. Przypadki głodzenia i maltretowania zwierząt niestety są dość częste. W przypadkach zauważenia takiej sytuacji warto zgłosić sprawę jednej z fundacji działających na terenie powiatu wałbrzyskiego. Prócz Mondo Cane w Boguszowie Gorcach działa fundacja na pomoc zwierzętom. Konkretne przypadki można też zgłaszać Straży Miejskiej lub Policji.